Jest. Pytanie, czy nas będzie słychać? Widzę, że jest małe opóźnienie. Dobra. To zaczynamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie podczas naszego pierwszego wirtualnego spotkania. Gościem tego wirtualnego spotkania autorskiego jest redaktor Marek Teller, który z Histmagiem związany jest od wielu lat. Dzień dobry. Jest takim wytrwałym tropicielem różnorodnych śladów dalszych losów artystów, zapomnianych artystów scen, zarówno teatralnych, jak i artystów kinowych. I pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to oczywiście takie, dlaczego zajęłeś się akurat tym tematem? Jeśli chodzi o artystów, to właściwie zaczęło się od mojej pracy licencjackiej, bo pisałem na temat przedwojennych Miss Polonia i zacząłem szukać w przedwojennej prasie różnych informacji na temat tych wszystkich artystek czy uczestniczek konkursów. I właśnie tym sposobem dotarłem do tych wszystkich gazet gdzieś tam przedwojennych, gdzie też się przewijały te nazwiska artystów przedwojennych. No i to mnie skłoniło do zagłębienia się w temat i szukania dalej tych różnych postaci, ich losów, tego, co o sobie mówili, jakie mieli pasje, jakie mieli gdzieś tam skomplikowane niejednokrotnie losy. No i tak to się rozwinęło, że powstała książka, powstanie pewnie jeszcze jakaś kolejna książka, bo też mam w planach różne inne publikacje. No i tak też na mojej stronie Marekos publikuje różne ciekawostki, zdjęcia, docieram do rodzin tych wszystkich gwiazd. A w ogóle jeśli chodzi o historię, no to od dzieciństwa się interesowałem historią, bo jak miałem 7 lat, to już gdzieś tam początki zainteresowania. Najpierw czasami średniowiecza, gdzieś tam królami polskimi, no a w końcu jakoś tam przeszło dalej chronologicznie, no i teraz już zajmuję się innym tematem. No jasne. Teraz w takim razie warto jeszcze przejść do omówienia tego, jak wygląda praca nad artykułami, które przypominają sylwetki zapomnianych gwiazd. Pracujesz zarówno na źródłach, i to wielu źródłach archiwalnych, zarówno tych, które są w rozmaitych archiwach państwowych, źródłach, które pozyskujesz, dokumentach, które pozyskujesz także od rodzin gwiazd, o których piszesz. I przede wszystkim najcenniejsze jest to, że rozmawiasz z rodzinami dawnych sław kina i teatru. Powiedz nam, jak trafiasz na ich ślady? No to naprawdę różnie, bo metody są różne mojej pracy. Staram się gdzieś tam, jeśli mam już na przykład te doniesienia medialne, doniesienia prasowe, to gdzieś tam, jeśli mogę, to skonfrontować je z relacjami rodzin, z relacjami ludzi, którzy mieli styczność z tymi osobami, albo przynajmniej coś więcej o nich słyszeli, powiedzmy, z przekazów rodzinnych, bo jak wiemy, artyści na łamach prasy przekazywali nam pewien wizerunek, ale niekoniecznie wszystkie rzeczy opowiadali na swój temat. Na przykład Franciszek Brodniewicz nigdy nie mówił na łamach prasy o swojej żonie, o swojej córce. Więc dopiero jak dotarłem do wnuka aktora, to dowiedziałem się, jakie było to jego, powiedzmy, bardziej prywatne życie. Też staram się właśnie używać Facebooka, używać mediów społecznościowych, które są dzięki internetowi, właśnie w docieraniu do poszczególnych artystów, w nawiązywaniu kontaktów, weryfikowania pewnych informacji, które, jak wiemy, no, często diametralnie różniły się niektóre informacje przekazywane w prasie od tego, co było naprawdę. Szczególnie na przykład aktorki odmładzały się o kilka lat, więc też dzięki temu, że się dotarło, załóżmy, do aktu chrztu czy aktu urodzenia, które są teraz dostępne w wielu bazach danych, można te wszystkie rzeczy zweryfikować i gdzieś tam ten prawdziwy obraz gwiazd przywrócić. Myślę, że
tutaj właśnie takimi, powiedzmy, metodami działam i tak staram się gdzieś tam tworzyć możliwie dużą ilość artykułów z dużą ilością informacji na temat tych wszystkich przedwojennych artystów, którzy jakoś tam popadli w zapomnienie albo popadają i dzięki mojej pracy może trochę się więcej będzie o nich mówiło i ta pamięć będzie gdzieś tam kultywowana. Oczywiście. A powiedz nam, czy rodziny tych gwiazd chętnie nawiązują kontakt, chętnie odpowiadają, udzielają odpowiedzi na twoje pytania? No czy musisz się dużo napracować? Oczywiście różnie z tym bywa, bo też różne są podejścia gdzieś tam do spraw tych rodzinnych, powiedzmy bardziej prywatnych. Oczywiście część to trudno mi zweryfikować, bo na przykład jeśli wysyłam wiadomości na Facebooku do jakiejś rodziny, no to z reguły jeśli nie jest zainteresowana, to nie odpisuje, więc wtedy na przykład nie wiem, czy ta wiadomość dotarła, czy po prostu ta osoba jest zbyt zajęta, czy nie chce rozmawiać, ale z reguły spotykam się z bardzo miłym odbiorem. Te osoby mówią całkiem sporo nowych rzeczy na temat artystów, aktorów i dzięki też ich pomocy można, powiedzmy, szczególnie te czasy powojenne znane lepiej poznać, tak jak na przykład w przypadku Iny Benity, której losy kończyły się dotychczas dwa lata temu jeszcze na roku 1944, a okazało się, że 40 lat życia, o których wiedziała jej rodzina, a my nie wiedzieliśmy, mogły być na światło dzienne. Więc generalnie, tak, zazwyczaj, jeszcze tylko dokończyć, że właśnie zazwyczaj jest tak, że jednak udaje się bardzo miło porozmawiać, bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, też sporo materiałów, które były nigdy nie publikowane, a są niesamowitym źródłem informacji typu zdjęcia rodzinne, no to mogę dzięki pomocy tej rodziny, tych rodzin, mogę je udostępniać, mogę pokazywać, mogę opowiadać też różne historie związane z tymi artystami. Czyli jednym słowem media społecznościowe służą pomocą, tak? To jest taki narzędzie, które pozwala dotrzeć do zaginionych, do rodzin tych zaginionych bohaterów. No właśnie, wspomniałeś o Inie Benicie. To jest też fascynująca historia. Jak udało ci się rozwikłać zagadkę jej rzekomej śmierci? No to jest jedna z tych historii, które myślimy, że się nie zdarzają, a się jednak zdarzyły. Dwa lata temu była taka sytuacja, że na stronie Ilustrowany Tygodnik Polski w artykule na temat Iny Benity pojawił się komentarz wnuka Iny Benity, czyli Grega Skadera. I tam on pisał, że Ina Benita była, właśnie nie Ina Benita, bo oni nie wiedzieli w ogóle, że Ina Benita to właśnie pseudonim artystyczny przedwojenny ich babci. Napisał, że Ina była moją babcią, była po wojnie w Maroku, była w Stanach Zjednoczonych, wiedzieli, że była jakąś tam, powiedzmy, artystką, ale powiedziała właściwie tylko, że pracowała w rozrywce, nic konkretnego, nawet nie wiedzieli, czy to było w Polsce, czy już za granicą, nie wiedzieli zupełnie o tym, że była aktorką filmową i teatralną, nie wiedzieli, no właściwie nie wiedzieli nic o jej przeszłości, poza tym, że pochodziła z Kijowa, że jej ojciec nazywał się Mikołaj, że przeszła przez Pawiak, że tam urodziła syna, to były jedyne rzeczy, jakie na jej temat wiedzieli, a cała ta historia kariery aktorskiej została przez nią ukryta. I dzięki temu, że udało mi się tę wiadomość zauważyć, bo jakoś zacząłem drążyć ten temat, no to jest tak, jak jest, że teraz wiemy już, co się działo. Jeszcze w międzyczasie w ogóle była taka historia, że ten post tego wnuka był tak szokujący, że wiele osób nie wierzyło w to, ale pojawił się post jeszcze jednej osoby, pana Ingo Pasza, który był synem trzeciego męża Iny Benity, czyli można powiedzieć jej pasierbem, i on też potwierdził to, że Ina faktycznie przeżyła, że była w Niemczech po wojnie. No i to właściwie było tak, że najpierw dzięki panu Paszowi się udało ustalić, co się działo w Niemczech z Iną Benitą i ta historia jakby została, że tak powiem, bardziej opowiedziana do 1946 roku, a dopiero później udało się nawiązać kontakt z wnukiem Iny, który wcześniej pisał ten komentarz. No i dzięki temu wiemy już, że ona zmarła w 1984 roku, w wieku 72 lat, a nie tak jak kiedyś błędnie pisano w czasie powstania warszawskiego. No więc ta historia jest bardzo złożona i
I no długo można by opowiadać o tym też, co się działo, bo nawet właśnie syn Iny Benity nie wiedział, że ma dwóch przyrodnich braci, czyli właśnie pana Ingo Pasza i pana Borisa Pasza. Więc rodzina też się, można powiedzieć, powiększyła o dwóch wujków, o dwóch braci, więc tutaj też taka ciekawa historia tego, co jakby jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i jak może też pomóc ludziom odnaleźć się po latach. Więc no tutaj też pojawia się teraz takie pytanie, dlaczego zniknęła, co się z nią właściwie działo w czasie wojny. Ja też te wszystkie rzeczy rozpracowuję obecnie, bo znalazłem bardzo dużo dokumentów, chociażby w IPN-ie, chociażby w archiwach państwowych dotyczących właśnie Iny Benity, tego, co się z nią w czasie wojny i po wojnie działo, bo nawet udało się odnaleźć list jej drugiego męża, Stanisława Lipińskiego, w którym chce poszukiwać Iny po wojnie i nawet wysyłał do polskiego, znaczy nie do polskiego, tylko do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zapytanie, co się dzieje z Iną, znaczy co się dzieje z jego żoną Iną, czy mogliby pomóc ustalić jej miejsce pobytu, bo oni, to też jest historia ciekawa, że się nie rozwiedli, bo Ina miała męża, z którym była w separacji, a z powodu wojny się z nim nie mogła rozwieść, no i on po wojnie próbował jej szukać, niestety bezskutecznie, i Ina wyszła ponownie za mąż jeszcze dwa razy, on się ożenił ponownie, to też pokazuje, jak wojna komplikowała ludziom życiorysy, że de facto doszło do bigami, ale no wtedy no zdarzało się całkiem sporo takich sytuacji właśnie, które wojna sprawiła i tak to wyglądało, więc generalnie no historia jest niezwykła, historia będzie przeze mnie opisywana. Mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym roku się ukaże na ten temat jakaś większa książka mojego autorstwa, więc no miejmy nadzieję. Czyli też udało ci się połączyć rodzinę tak naprawdę, prawda? Tak. Jako taki detektyw działałeś, ustaliłeś dalsze losy Iny Benity, dotarłeś do jej potomków następnych, no i połączyłeś tą rodzinę. Tak, więc tutaj można powiedzieć, że tak jak niektórzy mówią, że to jest takie grzebanie w przeszłości, które nie ma jakby wpływu na teraźniejszość, to tutaj jakby zadaje kłam temu, że jednak ma to wpływ na teraźniejszość i pomaga też ludziom dowiedzieć się więcej o ich przodkach, a mi to pomaga dowiedzieć się więcej o tych aktorach, którzy mnie interesują. Mhm. Myślę, że wiele też innych osób interesuje ten temat. Mhm. Zasadniczo tą rozwikłaniem zagadki Inny Benity zyskałeś też niejako sławę jako historyk, prawda, w środowisku, ale zajmujesz się nie tylko Inną, bo kolejną postać, którą też rozpracowujesz, to Franciszek Brodniewicz, który był jednym z najpopularniejszych polskich amantów filmowych i dość nietypowo jak na gwiazdę utrzymywał swoje życie rodzinne w ścisłej tajemnicy. Co takiego ukrywał? No to właśnie jest taka ciekawa historia, że on, to a propos kreowania wizerunku gwiazd, można też powiedzieć, że mówił na łamach kina czy na łamach różnych czasopism filmowych, że jest kawalerem, a tymczasem w Poznaniu mieszkała jego żona Helena z córką Jadwigą i też ciekawe jest to, że ta córka Jadwiga dopiero kiedy miała 5 lat, to Franciszek się ożenił z Heleną, czyli jej matką i generalnie żył z tą żoną na odległość, no ale formalnie byli małżeństwem, ona w Poznaniu, on w Warszawie, on wielki amant filmowy, ona pracownica, o ile wiem, jako bileterka w kinie pracowała. Więc tutaj taka historia też, można powiedzieć, małżeństwa na odległość i też niezwykłej takiej miłości na odległość córki do ojca, bo zachowały się nawet listy Brodniewicza do córki, że kochana Wisiuniu i w czasie jeszcze wojny też tam przysyłał jakąś zapomogę finansową, troszczył się, pytał, co u niej słychać, co słychać u reszty rodziny. No i też ta właśnie prywatna część życia Franciszka Brodniewicza była przez dłuższy czas owiana pewną tajemnicą, ale udało mi się dotrzeć do wnuka Franciszka Brodniewicza. Wnuk się nazywa Roman Dąbrowski, pan Roman Dąbrowski, który opowiedział mi też ciekawą historię związaną z jego matką, ponieważ córka Franciszka Brodniewicza, Jadwiga Brodniewiczówna, wyjechała do Ameryki tuż przed stanem wojennym i zmieniła nazwisko w Ameryce na Ada Kennedy. To jest takie dosyć ciekawe, po prostu podobało jej się to nazwisko, a można było bodajże za $50 zamienić
zmienić sobie nazwisko w Ameryce jednym dokumentem, więc ona stwierdziła, że zostanie Adam Kennedy. No i w Poznaniu na cmentarzu Unikowo jest nawet grób Ady Kennedy, no i nikomu by nie przyszło do głowy, że to córka Brodniewicza pod takim nazwiskiem spoczywa. Prędzej by ktoś z Kennedymi powiązał, a tutaj taka też ciekawa historia. Więc rzeczywiście, jak się zaczyna drążyć te tematy, to wychodzą różne bardzo, bardzo interesujące rzeczy na jaw. To jest scenariusz na nie jeden film. Tak, a też teraz się będę zajmować jeszcze postacią Igo Syma, który też jest postacią bardzo kontrowersyjną, bo kojarzony właściwie niemal tylko i wyłącznie ze zdradą, z wyrokiem, który wydało państwo podziemne w czasie wojny, a tymczasem no tutaj też jednak była to postać, która występowała i w Niemczech, i w Austrii, i nawet miał historię związaną z Marleną Dietrich, której podarował piłę w prezencie, która do dzisiaj jest przechowywana w muzeum, więc tutaj w muzeum w Berlinie, więc tutaj też jest niezwykła postać z niezwykłym życiorysem, którą właściwie sprowadza się do tego niechlubnego epizodu wojennego, a tymczasem jest to postać też, która wymaga dokładniejszego zbadania, opisania. Mam nadzieję, że też mi się uda nawet całą może biografię Igo Syma napisać, więc zobaczymy, co czas przyniesie i jeśli się uda, to bardzo chętnie też się i tą postacią zajmę. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o te życiorysy, to bardziej mnie nawet fascynują takie postaci, powiedzmy, niejednoznaczne moralnie, no bo myślę, że tutaj zawsze jest jakieś takie pole do zbadania. Nie mówię rehabilitacji, bo oczywiście tutaj się nie da pewnych zachowań, działań zrehabilitować, ale bardziej nawet wytłumaczenia pewnego procesu przechodzenia na złą drogę, bo to myślę też może ludzi ciekawić, dlaczego ludzie stają się w czasie wojny chociażby dla siebie podli, nieuczciwi, gdzieś tam wchodzą w jakieś różne niebezpieczne relacje. Tutaj też ten temat jest taki bardzo mocno mi bliski badawczo, jeśli chodzi właśnie o te postaci. Też na przykład skontaktowałem się z rodziną Bogusława Samborskiego, który też za rolę w filmie antypolskim został skazany zaocznie na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Wyemigrował do Brazylii, Argentyny, ale też tutaj jest taka, jakby drugie dno jest takie, że miał żonę Żydówkę, którą chciał chronić za wszelką cenę i on dla tej żony zrobiłby wszystko i takie były opinie nawet po wojnie, że on chciał ratować swoją żonę. Więc tutaj też ta niejednoznaczność w tych życiorysach jest bardzo duża i często się pojawia, więc tutaj też jest to dla mnie jakieś, powiedzmy, dziennikarskie pole do popisu, do działania, więc właśnie tymi artystami też chciałbym się zająć i mam nadzieję, że niedługo będą efekty gdzieś tam opublikowane też i mam nadzieję, że będzie zainteresowanie, że będzie chęć, powiedzmy, poznawania też tych jakby nieznanych faktów z dosyć głośnych historii, że tak powiem. A powiedz nam jeszcze w takim razie, skoro sięgasz do takich postaci nieznanych, bądź bardzo nieznanych faktów na temat znanych postaci, tak jak mówiłeś wcześniej, pokazujesz tą wewnętrzną metamorfozę, tą przemianę, jaką przechodzili bohaterowie, to w takim razie gdzie szukasz tych źródeł najczęściej? No to można powiedzieć bardzo, bardzo dużo jest, że tak powiem, źródeł, bo po pierwsze przedwojenna prasa, która daje nam wywiady, daje nam wypowiedzi tych jakby samych zainteresowanych, więc to na pewno jest dla mnie źródło główne, jeśli nie podstawowe, właśnie prasa. Na pewno też relacje rodziny, które pozwalają gdzieś tam poznać jakieś, powiedzmy, rzeczy, które nie były na łamach prasy omawiane, nie były przedstawiane, chociażby właśnie w temacie Igo Syma, na przykład jego relacja z rodzeństwem, no to jakby tylko dzięki kontaktowi z rodziną Igo Syma mogę się dowiedzieć, jakim był, nie wiem, bratem, czy jakim był, no bratem akurat w tym sensie, że nie żyje już oczywiście rodzeństwo Igo Syma, ale żyją potomkowie brata, czy jakaś rodzina, więc oni mogą mi powiedzieć coś więcej, więc właśnie dzięki temu dowiaduję się też jakiejś prywatnej też relacji i prywatnych różnych, powiedzmy, oblicz tych postaci. Na pewno ważnym źródłem są dokumenty, czyli akta urodzenia, które gdzieś tam regulują podstawowe informacje biograficzne i nieraz na przykład wychodzą na jaw potem takie historie, że odmładzanie się przez kobietę o 3 czy 4 lata. Też na pewno ciekawym źródłem jest też prasa zagraniczna, bo są też bazy prasy zagranicznej, na przykład kiedy gwiazdy wyjechały za granicę,
to o nich artykuły się pojawiły na łamach prasy zagranicznej. No ale tak jak wspomniałem, te relacje rodzinne, fotografie, które gdzieś tam są w zbiorach rodzinnych, są tym źródłem chyba moim zdaniem najbardziej ciekawym, najbardziej zaskakującym, bo też nigdy wcześniej nie publikowanym niejednokrotnie. Archiwa państwowe IPN też ma bardzo dużą bazę, jeśli chodzi o chociażby meldunki wojenne, archiwum akt nowych, też jeszcze nie byłem, ale się będę wybierać na pewno do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie są książeczki gdzieś tam, czy zapisy wojskowe, kiedy właśnie artyści służyli w wojsku, więc to też pozwala poznać jakieś tam ich zachowania, jakieś ich powiedzmy ciekawe epizody związane chociażby ze służbą wojskową, jakieś przewiny gdzieś tam ukrywane, którymi się oczywiście nie chwalili na łamach kina czy na łamach innych gazet. Więc tutaj tych źródeł jest bardzo dużo i jest bardzo duże pole gdzieś tam do poszerzania wiedzy, do poszerzania tego, co dotychczas wiedzieliśmy. Więc tutaj też nie można powiedzieć, że to jest temat, który trąci myszką, czy jest jakoś już całkowicie opisany, wyjaśniony, bo rzeczywiście co chwila wychodzą na jaw nowe fakty i myślę, że historia Inny Benity jest chyba najlepszym przykładem na to, że czasem przełomowe nawet zmiany mogą dojść do skutku dzięki tym dzisiejszym metodom pracy, dzisiejszemu dziennikarstwu, powiedzmy się czemu, no bo chyba można to tak mniej więcej nazwać. I taką postacią, która miała ze sobą pewien epizod wojskowy, jest właśnie Witold Zacharewicz. To jest kolejny zapomniany przedwojenny aktor, który zginął bardzo młodo, prawda? Bo mając zaledwie 29 lat i to zginął w Auschwitz. Twoi czytelnicy wspominali zarówno na łamach Histmagę, jak i na łamach twojego portalu, profilu bardziej mi to powiedziała, że chcieliby usłyszeć o nim także kilka słów. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy i troszkę nam tę postać przybliżyć? To myślę, że chętnie opowiem, ponieważ o Witoldzie Zacharewiczu nigdy jeszcze nie pisałem ani na łamach Histmagę, ani na mojej stronie internetowej, więc... A udało mi się na przykład dotrzeć do teczki Witolda Zacharewicza z Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ Witold Zacharewicz oprócz tego, że dwa lata studiował w PIŚT-ie, czyli Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, bym tutaj nie pomylił nazwy, i studiował obok tego na Uniwersytecie Warszawskim polonistykę, więc cała jego teczka studencka jest rzeczywiście w archiwum uniwersytetu. Można się na przykład z niej dowiedzieć, że w 1935 roku chorował na grypę i miał problemy wtedy z zaliczeniem niektórych przedmiotów, musiał coś tam odłożyć. Wiemy też dzięki temu, jak wyglądała jego edukacja wczesnoszkolna, bo tam dokładnie opisuje całą swoją drogę edukacji, bo każdy student musiał zamieścić swój życiorys w podaniu na studia, więc tutaj myślę, że to jest też ciekawe uzupełnienie, właśnie taka teczka. Też tam jest informacja właśnie o tej służbie wojskowej, ponieważ w 1938 roku Witold Zacharewicz zaczął służbę wojskową i tutaj też to jest taka ciekawa historia, że on po tej służbie dosłownie wrócił z tej służby i wybuchła wojna. On przez to nie miał szansy, bo miał nawet w planach wyjazd do Hollywood, ale nie miał szansy niestety zaistnieć na tym wielkim hollywoodzkim ekranie. No i w czasie wojny wsławił się tym, że pomagał, bo on mieszkał we Włochach, pod Warszawą wówczas, a teraz to jest część Warszawy. I tam był ksiądz, który zajmował się tworzeniem aryjskich dokumentów dla Żydów. I Witold Zacharewicz i jego matka zajmowali się rozprowadzaniem tych aryjskich dokumentów do osób, którym miały pomóc przetrwać wojnę, których miały uratować. I za to Witold Zacharewicz trafił na Pawiak. Był tam brutalnie przesłuchiwany, bo jak później nawet mówiono, osoby, które pomagały Żydom, były najbrutalniej na Pawiaku przesłuchiwane, bite. No i stamtąd trafił do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie według jednej wersji został zabity przez rozstrzelanie, według innej zastrzykiem z fenolu, przy czym ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Więc tutaj postać rzeczywiście tragiczna, postać smutna, bo 29 lat, no to jest taki wiek, kiedy się zaczyna karierę, a nie kończy, i to w tak bardzo brutalny, tragiczny sposób. Zagrał między innymi właśnie ze wspomnianą Inną Benitą w filmie Gehenna. Grał w Barbarze Radziwiłłównie Zygmunta Augusta, więc to postać na pewno warta uwagi, warta bliższego poznania.
Tutaj właśnie Witold Zacharewicz też myślę, że będzie postacią, którą się jeszcze będę zajmować. Tutaj teraz może pytanie od jednej z czytelniczek. Pani Monika pyta, czy są jeszcze jakieś zdjęcia Inny Benity z USA, oprócz tych, które już publikowałeś zarówno u siebie, jak i na łamach HistMaga. Znaczy z tymi zdjęciami jest generalnie taki problem, że tych zdjęć jest niestety bardzo mało, ale to nie jest nawet, chyba nie z powodu tego, że Ina, nie wiem, ukrywała się aż tak bardzo, że nie chciała jakichkolwiek zdjęć, jakichkolwiek pozostałości po sobie. Właściwie to był to taki smutny, można powiedzieć, zbieg okoliczności, że te pamiątki faktycznie poginęły, dlatego że w 1972 roku dom Inny Benity padł ofiarą huraganu Agnes, który szalał w Pensylwanii i przez to bardzo dużo zdjęć nie ocalało i bardzo dużo archiwów rodzinnych zaginęło, bardzo dużo też na przykład obrazy Inny Benity, które malowała gdzieś bezpowrotnie, zostały utracone, więc tych pamiątek naprawdę dużo mogło być, ale niestety już ich nie ma. Mogę jedynie powiedzieć, że są zdjęcia Inny Benity jako już starszej pani z końca lat 70., ale są to zdjęcia wyjątkowo niskiej jakości, wyjątkowo słabo widać Inę i nie pokazuje to jej tak, jak powinniśmy ją zapamiętać, bo nie ma żadnego takiego portretu czy jakiegoś takiego ładnego, eleganckiego, powiedzmy, zdjęcia, tylko są takie fotografie sytuacyjne, gdzie ona jest rozmazana, gdzie ją słabo widać, więc myślę, że te zdjęcia nie będą przeze mnie publikowane, a jeśli będą, no to jeszcze trzeba poczekać, bo też muszę dostać jakąś lepszą jakość, albo ewentualnie, nie wiem, może coś się znajdzie, więc na razie nie będę publikować nowych zdjęć, ale jeżeli tylko będę miał możliwość i będę miał je w dobrej jakości, która byłaby reprezentacyjna i która mogłaby pokazać naprawdę kobietę, którą była, a nie, powiedzmy, rozpikselizowaną panią ze zdjęcia sytuacyjnego, no to myślę, że tak, że będzie na pewno też publikowane takie zdjęcie. Widzę, że ta Inna Benity cały czas rozpala jeszcze wyobraźnię i myślę, że nie jeden artykuł o niej napiszesz w przyszłości. No tak, tutaj właśnie mówię, że też myślę, że warto wspomnieć, że pracuję teraz nad książką o wojennych losach Inny, o teatrze komedia, o tym, jak tam działał właściwie kontrwywiad, wywiad ofensywny, jak te kobiety, które były aktorkami, które były artystkami, znalazły się w czasie wojny w roli, można powiedzieć, agentek, które gdzieś tam wykorzystywały swoją pozycję, kontakty nawet, można powiedzieć, z niemieckimi oficerami do tego, żeby pomóc Polakom, żeby pomóc się wydostać różnym osobom z więzienia, żeby gdzieś tam rozpracowywać osoby współpracujące z Niemcami, więc to jest też bardzo skomplikowany temat. Często to były umowy ustne, więc też dokumenty na przykład mogą mówić coś innego, a prawda była zupełnie inna. Niektóre rzeczy były gdzieś tam podrabiane, potem wykorzystywane przeciwko tym osobom, więc to jest taki bardzo, bardzo trudny temat. Trochę się rzuciłem na głęboką wodę, no ale mam nadzieję, że gdzieś tam uda się pokazać to, jak bardzo skomplikowane mechanizmy w czasie II wojny światowej miały miejsce na ziemiach polskich, jak skomplikowana była też praca tych aktorów, którzy gdzieś tam musieli się zakamuflować, którzy w oczach kolegów niekiedy byli zdrajcami, a w rzeczywistości okazywali się po wojnie dopiero patriotami, bo wychodziły na jaw różne rzeczy, które wcześniej były tajemnicami. Więc rzeczywiście myślę, że to jest temat faktycznie na książkę kolejną, jeśli nie na film w ogóle i też możliwe, że się pojawi gdzieś tam też film w przyszłości. A myślałeś już konkretnie nad osobami, które byś opisał? Tej książki. Jakie to postaci by się pojawiły? No to tutaj na pewno Inna Benity jest taką postacią, która chociażby dopomogła w rozpracowaniu Igo Syma, o którym wspominałem, bo ona bywała na takich suto zakrapianych alkoholem imprezach u dyrektora Teatru Komedia Chorwata, Artura Józefa Chorwata. To nie było nazwisko, znaczy to było nazwisko, nie narodowość. I on był właśnie osobą współpracującą z Niemcami, no i u niego bywali wszyscy gdzieś tam współpracujący z Niemcami i osoby, które, no chociaż byli właśnie niemieccy oficerowie, więc tutaj Inna bywała, żeby otrzymać jakieś informacje, żeby coś zdobyć i dzięki temu chociażby dopomogła w rozpracowaniu jego syna, też dzięki swojej
znajomości z jednym z niemieckich, przepraszam, austriackich oficerów dopomogła w zwolnieniu kuzyna Franciszka Brodniewicza z Pawiaka, więc tutaj gdzieś tam ten krąg artystyczny sobie pomagał nawzajem dzięki różnym znajomościom nawiązanym w czasie wojny. Więc tutaj też temat w ogóle teatrów jawnych to jest taki temat, który gdzieś tam był uważany przez lata za taki trochę temat przeklęty, że to byli aktorzy, którzy grali dla Niemców, którzy gdzieś tam grali w hitlerowskich teatrach, a to nie jest prawda, ponieważ oni grali po pierwsze po polsku, po drugie dla Polaków, a po trzecie te placówki były też placówkami wywiadowczymi. Więc tutaj rzeczywiście jest to bardzo złożona historia i myślę, że gdzieś tam te teatry trzeba w końcu odczarować, bo opinia o nich jest bardzo często zła w chociażby właśnie w takim publicznym, ogólnym postrzeganiu, a tymczasem dokumenty wskazują na to, że tam działały komórki wywiadowcze i to jeszcze w porozumieniu właśnie z państwem podziemnym, więc no tutaj temat jest na pewno ciekawy i też niewyczerpane źródło jakichś nowych też odkryć i też mam nadzieję, że się uda z tego zrobić duży temat, dużą pracę, no zobaczymy, co czas przyniesie. Tak, trzymamy kciuki. Tutaj pan Marek zadał dwa pytania. W zasadzie jedno jest oczywiście znowu o Inę Benitę. Jeżeli można, komu i dlaczego zależało, aby pamięć o Benicie nie ujrzała światła dziennego? A drugie w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłeś, czyli o Dymszy i występach właśnie w jawnych teatrach. Tutaj no rzeczywiście temat Iny może być takim dosyć kontrowersyjnym. To, że ona faktycznie nie ujawniła się, że ona nie zniknęła, nie chciała w ogóle żadnych mieć związków z Polską, można wręcz powiedzieć, bo rzeczywiście nie wróciła, ale też trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze w propagandzie komunistycznej osoby nawet zaangażowane w pracę wywiadowczą były traktowane jako potencjalni kolaboranci, bo rzeczywiście wiemy o tym, że na przykład żołnierze Armii Krajowej byli po wojnie prześladowani. Często właśnie było tak, że osoby, które działały w kontrwywiadzie, już nawet wolały przyznać się do tego, że współpracowały z Niemcami, niż do tego, że działały w Armii Krajowej. Do tego stopnia nawet dochodziło w czasach komunistycznego reżimu, do tego stopnia dochodziło do dramatycznych sytuacji, w których właściwie działalność kontrwywiadowcza w czasie wojny była traktowana jako, nie wiem, szpiegostwo na rzecz Niemiec, odwracano też różne wartości, normy moralne, więc tutaj to na pewno miało wpływ na to, że Ina, nawet jeśli miała właśnie jakąś rolę w kontrwywiadzie i dopomogła w tym rozpracowaniu Igosyma, to nie chciała o tym mówić, bo bała się, nie wiem, niezrozumienia, bała się represji, bała się tego, że może zostać uznane to, że ona na przykład kontaktując się z Niemcami, no to z nimi współpracowała, a nie miała jakby związków, to żadnych nie miało z kontrwywiadem. Tutaj właśnie był ten problem, na przykład Romana Niewiarowicza, który był właściwie odpowiedzialny za, nie wiem, czy zniknąłem chyba z widzenia, coś, nie wiem, czy widać mnie, czy... Mhm. Nie, właśnie coś się stało, nie ma obrazu. A. Nie widać. No to nie wiem. To może po prostu będę mówić, no bo już jak zacząłem, a no nie wiem, jak to teraz rozwiązać. Bo słychać mnie? Ja się postaram to słychać, tak. Tak, więc w każdym razie, tak, nawet przykład Romana Niewiarowicza, który był odpowiedzialny, był głównym reżyserem Teatru Komedia, jest takim dobrym przykładem na to, jak traktowano ludzi w komunistycznym reżimie. On odpowiadał właśnie za grupę wywiadowczą, wywiadu ofensywnego Wschód. Był jednym z działaczy tej grupy i właśnie Komedia była taką, powiedzmy, siatką spotkań i właśnie działalności kontrwywiadu. I po wojnie on został skazany na właściwie 2 lata wykluczenia ze świata teatralnego, nie mógł reżyserować sztuk, nie mógł w żaden sposób się angażować w życie teatralne, tylko dlatego, że za bardzo się angażował w kamuflowanie swojej działalności, bo on wystawiał sztuki w tych teatrach jawnych, gdzieś tam kontaktował się faktycznie z Niemcami, ale w ramach swojej działalności wywiadowczej, a w komunistycznym reżimie uznano to za nadużycie swojej funkcji, że on za bardzo się zaangażował w tę pracę i dlatego
musi zostać w jakiś sposób ukarany. Więc nawet to pokazuje właśnie, jak ten kontrwywiad działał. A poza tym, jak wiemy, Ina Benita związała się w czasie wojny z niemieckim działaczem antyhitlerowskiego, to trzeba podkreślić, podziemia, który nawet w Berlinie w mieszkaniu swoim ukrywał żydowską rodzinę Glaserów z Hansem Paszem. No i miała dziecko z Niemcem, mimo to, że to był Niemiec, który pomagał Żydom, który był działaczem antyhitlerowskiego podziemia, to w propagandzie, wiadomo, nawet nie w propagandzie, tylko w ogóle w postrzeganiu powojennej Polsce, postrzeganie Niemca było jednoznaczne, że Niemiec to był wróg. No i jeśli Ina miała dziecko z Niemcem, to choćby on nawet ukrywał Żydów w czasie wojny, to był z kraju wroga, więc tutaj też Ina na pewno nie miałaby łatwego życia w Polsce, mając, jakby żyjąc z Niemcem, czy nawet mając dziecko właśnie, które miało ojca Niemca. Inna kwestia, że Ina też w czasie wojny, w czasie Powstania Warszawskiego straciła swojego ojca, przeżyła traumatyczne przeżycia na Pawiaku, przeżyła traumatyczne przeżycia w czasie powstańczej tułaczki, przeszła kanałami przecież przechodziła kanałami, tak jak wielu mieszkańców Warszawy. Spotkała ją ogromna tragedia, niestety nie chciała wracać do kraju, w którym właściwie wszystko straciła, bo i jak wiemy, straciła też reputację, bo zaczęto mówić po wojnie źle o wszystkich prawie aktorach, którzy gdzieś tam mieli styczność z teatrami jawnymi, też posądzano ich niejednokrotnie niesłusznie o kolaborację. Tak jak wspomniano właśnie o Dymszy, Dymsza też występował w teatrach jawnych, też posądzano go o kontakty z Niemcami, na przykład ukrywał też w swoim mieszkaniu na przykład takiego żydowskiego pochodzenia iluzjonistę Lokitaja, więc tutaj też to jest ciekawe, że jednak oni starali się pomagać jak mogli. No i tutaj właśnie to pokazuje też taką niejednoznaczność tych postaci, że z jednej strony myśleliśmy, że oni gdzieś tam w niektórych opinii niektórych byli postrzegani źle, a też dokonywali bohaterskich czynów, o których warto właśnie mówić, wspominać. I też to pokazuje, jak bardzo niejednoznaczne to były czasy, jak często ludzie właśnie, którzy gdzieś tam byli traktowani jako ci źli, to w rzeczywistości byli bardzo pomocni, nawet byli zdolni do wielkiego bohaterstwa. Mhm. Marku, pojawia się jeszcze jedno pytanie. Tutaj pan Marek znowu pyta. Nie działa kamerka, więc nie wiem, czy tutaj mogę coś z tym zrobić. Właśnie, to jest jakiś błąd chyba systemowy. A. My sobie z tym nie poradzimy, tak podejrzewam, więc może jeszcze, jeżeli możesz, odpowiedz na pytanie. O, jest. Widzisz. O. Mhm. A wracam. Super. Jeżeli możesz, to odpowiedz proszę na pytanie pana Marka. Jak byli postrzegani aktorzy przedwojenni? Michalski, Andrzejewska i potem pan jeszcze Marek pisze fakt nieliczni w powojennych filmach przez środowisko artystów powojennych. Rzeczywiście to jest też ciekawe, bo też właśnie chciano, żebym powiedział coś o tych artystach, którzy występowali po wojnie, bo rzeczywiście Pichelski czy Jadwiga Andrzejewska to byli aktorzy, którzy występowali, którzy nawet przecież Jerzy Pichelski no to wystąpił w Krzyżakach, występował też w wielu różnych innych filmach w czasie już PRL-owskim. Tutaj też w ogóle postać Pichelskiego też jest ciekawa, bo on również był zaangażowany w działalność ZWZK pod pseudonimem Palik ze swoją partnerką czy żoną, bo tutaj też nie jest jednoznaczne, kto mieli ślub, i z Ireną Malkiewicz-Domańską, więc tutaj też to jest postać, która zasłużona była w czasie wojny, a też postrzegana w czasie wojny różnie, ponieważ z tego, co pamiętam, nie chcę tutaj się pomylić, ale został nawet skazany chyba na karę infamii przez Polskie Państwo Podziemne, a w każdym razie podejrzewano go o występ w filmie antypolskim Heimker, ale on z tego filmu zrezygnował, wycofał się jeszcze przed wystąpieniem. No ale samo to gdzieś tam było jakąś tam powiedzmy lekką skazą na życiorysie, a mimo to występował, był całkiem popularnym jeszcze aktorem po wojnie. Też małżeństwo Brodziszów, które co prawda nie występowało w kinie, ale występowało w teatrach już po wojnie. No, potem wyjechali do Ameryki. Mieczysława Ćwiklińska przecież występowała, była wielką gwiazdą. Jej sztuka Drzewa umierają stojąc, no to była przez
kilkanaście lat prezentowana i bardzo ogromną się cieszyła popularnością. Nawet Jadwiga Smosarska, która co prawda wyjechała, to z tego co wiem, też nawet ze wspomnień mojej babci, która akurat miała okazję być na pogrzebie Jadwigi Smosarskiej, to pogrzeb zgromadził bardzo dużą ilość ludzi, dużą liczbę ludzi, więc tutaj ci artyści może przez władzę nie byli za bardzo dobrze postrzegani niejednokrotnie, ale byli cały czas lubiani, ludzie chcieli coś o nich wiedzieć, chcieli się czegoś więcej na ich temat dowiedzieć. Też na przykład magazyn Stolica, tygodnik Stolica publikował co jakiś czas informacje w stylu pozdrowienia z Dallas, przesyła Mieczysław Cybulski, przedwojenny aktor, więc nawet ci aktorzy na emigracji czasem byli przypominani. Też tutaj wspomniałem o Mieczysławie Cybulskim, akurat się z jego synem udało mi skontaktować i przesłał mi bardzo dużo materiałów, zdjęć, więc tutaj też będę opisywać jego historię. No i właśnie to pokazuje, że zainteresowanie było, dopytywano się też o różnych artystów. Na przykład była taka sytuacja z taką aktorką, która grała w filmie Strachy, Hanka Karwowska. W 1947 roku się pojawiło na łamach przekroju takie jej zdjęcie w kapeluszu w dziale mody i tam nawet nie podpisano z nazwiska Hanki Karwowskiej i dopiero ktoś wysłał wiadomość, którą opublikowano, list do przekroju, że przecież to jest Hanka Karwowska, która grała w Strachach w 1938 roku, więc jednak ludzie rozpoznawali, ludzie pamiętali, ludzie tych ludzi kochali za to też, że przed wojną przecież to byli dla nich idole, artyści. I rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli nawet władza nieraz patrzyła niechętnie na te niektóre osoby, to w postrzeganiu społecznym cały czas byli ulubieńcami, no chociażby Dymsza cały czas się cieszył gdzieś tam popularnością i nie dano, że tak powiem, sobie wmówić, że on był jakimś współpracownikiem Niemiec, czy jakoś tam kolaborował, bo ludzie po prostu cały czas go kochali, cały czas go uwielbiali i nie wierzyli w to po prostu, więc tutaj też myślę, że warto o tym pamiętać i też nie patrzeć właśnie z perspektywy jakby samej władzy, tylko właśnie ludzi, którzy cały czas tych ludzi kochali i uwielbiali. Mhm. A czy są jakieś przedwojenne gwiazdy, które po wojnie wróciły do zawodu i do dzisiaj są sławne, popularne, słuch o nich nie zaginął? To tak jak wspomniałem właśnie Mieczysława Ćwiklińska, która do dzisiaj jest symbolem, legendą, chociażby Tola Mankiewiczówna, o której pisał pan Wolański książkę, akurat no Eugeniusz Bodo nie wrócił, ale też był bardzo, no w czasie wojny zginął wiadomo w obozie sowieckim, ale po wojnie był cały czas wspominany, opisywany, ta pamięć nie zaginęła. Chociaż akurat Tola Mankiewiczówna nie wróciła do kina, to muszę jakby sprostować, ale grała w teatrze cały czas. Też tutaj widzę, że pan Marek Biernacki wspominał o Junoszy Stępowskim, to z kolei jest taka postać, która po wojnie bardzo był problem duży, ponieważ on zginął, to może teraz o tym wspomnę, to też pokazuje właśnie dramat wojenny tych ludzi, że na przykład Junosza Stępowski zginął de facto zabity przez przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego w swoim mieszkaniu i przez lata się ciągnęła taka historia, że on prawdopodobnie współpracował z Niemcami, skoro go Polskie Państwo Podziemne zastrzeliło w mieszkaniu. Tylko to Roman Niewiarowicz już nawet chyba rok czy dwa lata, rok po wojnie już prostował, że Junosza Stępowski nie współpracował z Niemcami, tylko osłaniał swoją żonę. A żona Junoszy Stępowskiego, Jadwiga Stępowska, była morfinistką, była nałogową narkomanką, która dała się wciągnąć przez Niemców we współpracę za to, żeby dostawać no, działkę czy właśnie tę morfinę, która była wtedy trudno dostępna i ona była zdolna do najgorszej podłości, bo była po prostu wrakiem człowieka, który był silnie uzależniony i ona na przykład obiecywała ludziom, do tego stopnia się posuwała, że obiecywała ludziom, że uwolni ich krewnych z Pawiaka, że uwolni ich krewnych z obozów. Powoływała się na to, że jest przecież panią Junosza Stępowską. I no, przez to ludzie płacili jej pieniądze, które ona potem wydawała na morfinę. I to doprowadziło do tego, że Polskie Państwo Podziemne wydało na nią wyrok. A jako, że Junosza był akurat w mieszkaniu, kiedy miał ten wyrok zostać wykonany, no to zastrzelono jego niestety i to on poniósł śmierć. Żona potem uciekła do Tworek, po czym wróciła
wróciła, żeby po prostu jakieś tam sprawy załatwić. No i jak wróciła z Tworek, to została zlikwidowana przez polskie państwo podziemne i taki był smutny koniec właśnie małżeństwa z Tempolski. Tutaj też widzę właśnie komentarze, że tutaj, że kłamała dla pieniędzy. No tak, tylko że właśnie niestety była, tak jak wspomniałem, człowiekiem chorym, człowiekiem zniszczonym, wrakiem można powiedzieć, bo po prostu już była w szponach tego nałogu, no i tacy ludzie byli łatwym celem dla Niemców, łatwo ulegali różnym szantażom, represjom. No i to też pokazuje, ja mam wrażenie, że jakby całe i on i ona byli w tym pewnym sensie ofiarami, ona swojego nałogu, którym sobie nie mogła poradzić, a on tej miłości, która była silniejsza niż śmierć, można powiedzieć, i za którą oddał, można powiedzieć, swoje życie. Też tutaj jeszcze, bo wspomnieliśmy o tych aktorach, którzy po wojnie, to też Aleksander Żabczyński, wiem, że występował jeszcze po wojnie w teatrach. Ona też występowała. Loda Halama przyjeżdżała z występami do Polski, ona tam też wędrowała przez świat, można powiedzieć, po wojnie. Więc ci artyści rzeczywiście gdzieś tam istnieli, byli opisywani, byli przedstawiani, więc też nie można powiedzieć, że o nich zupełnie nie mówiono, ale na pewno mniej niż te osoby, które gdzieś tam weszły do nowe po wojnie w nowych realiach socrealistycznych. Tutaj rzeczywiście no były gwiazdy zupełnie zapomniane, ale były też gwiazdy, które kontynuowały karierę. O, tutaj wspomina pan Marek Biernacki też o Elżbiecie Baryszczewskiej, to rzeczywiście no było tych nazwisk całkiem sporo. Teraz mi coś dźwięk wyłączyło. Mhm. A. Tak. Już wymieniłeś całą plejadę sław, gwiazd, osób, które domagają się tego, w zasadzie ich sława była tak wielka, że domagają się, aby ktoś spisał te losy. Także twoja rola jest olbrzymia w odkrywaniu zapomnianych dziejów, postaci, które dawniej były bożyszczami, były bardzo popularne. I przed tobą pewnie masę pracy. Powiedz nam, jakie masz najbliższe plany? Co na pewno teraz chcesz stworzyć? Jaką publikację? Teraz mogę powiedzieć, że już właściwie skończyłem, czy kończę pracę magisterską na temat kreowania wizerunku przedwojennych gwiazd filmowych, takich jak właśnie na przykładzie Inny Benity i Witolda Contiego. Bo Witold Conti, też nie wspomniałem tego nazwiska, to jest też niezwykła postać, bo to był śpiewak, to był aktor, to był malarz, to był człowiek wielu talentów, ilustrator książek w czasie II wojny światowej, człowiek, którego się nie pamięta, o którym się bardzo mało mówi, a rzeczywiście był postacią bardzo ciekawą, bardzo wszechstronną, był przyjacielem Poli Negri w czasie jej swojego pobytu w Paryżu, pod posiadłości podparyskiej, grywał nawet z Polą Negri w tenisa. Co tu jeszcze można o nim powiedzieć, w ogóle jego syn, to też jest ciekawostka, jego syn Janusz w czasie wojny się ukrywał z matką swoją we Włoszech, a Witold Conti wtedy przebywał w Nicei, gdzie zginął śmiercią tragiczną, ale co ciekawe, chrzestnym ojcem Contiego, znaczy przepraszam, syna Contiego, był Enzo Ferrari, ten słynny Enzo Ferrari od samochodów Ferrari. Więc tutaj rzeczywiście to jest postać, którą na pewno będę chciał też w formie kiedyś biografii opisać. Mam nadzieję za rok, za dwa, że takie coś się ukaże. Będę, tak jak wspomniałem, pracować nad biografią jego syna, bo to jest postać niezwykle ciekawa, interesująca. I z jednej strony w pewnym sensie jednoznaczna i niejednoznaczna, bo tam bardzo wiele nawet co do jego śmierci jest wbrew pozorom wątpliwości i tam też różne tajemnice są do rozwikłania. Kto tam jeszcze? Na pewno będę pisał artykuł o Bogusławie Samborskim, bo się skontaktowałem też z jego rodziną, z osobami, które mają wiedzę na jego temat. O Mieczysławie Cybulskim, bo skontaktowałem się z jego synem. Więc no, tych tematów jest całkiem sporo, a jeszcze też, tak jak wspomniałem o tym teatrze, komedia też będę o tym pisać i będę to dopracowywać i mam nadzieję, że też ten temat będzie przeze mnie dokładnie książkowo opisany. I też Zbigniew Rakowiecki, bo to też jest taka postać, która gdzieś tam jest w moich planach biograficznych, bo to jest też niezwykły aktor, który zginął w czasie Powstania Warszawskiego, który też był wielkim młodym talentem, który niestety wcześniej został zabrany przez wojnę. Więc myślę, że te
te 3-4 postacie na pewno będą dla mnie ważne, czyli właśnie Igo Sym, Witold Conti i Zbigniew Rakowiecki. Często to są na przykład dwie strony barykady, bo Igo Sym został zlikwidowany przez Polskie Państwo Podziemne, a Rakowiecki walczył w Powstaniu Warszawy, więc to jest takie tematy ciekawe i myślę, że interesujące, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie. Z pewnością. Jeszcze mam jedno pytanie od pani Moniki. Czy zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy mają informacje niepublikowane dotąd na temat aktorów II Rzeczpospolitej? I to cię naprowadza na jakieś ślady. Z pewnością tak jest. Tak, napisał na przykład do mnie pan, który gdzieś tam znalazł o Samborskim Bogusławie jakieś dokumenty, informacje w internecie, co mi też pomogło jakoś zrekonstruować jego wojenne losy i też jego jakieś tam rodzinne historie. Na przykład zgłosiła się do mnie pani, do której się z kolei zgłosił człowiek, który miał obrazy Witolda Contiego i nawet jego skrzypce, bo się opiekował w latach 70. jego młodszą siostrą, która miała pamiątki po bracie. Też na przykład wstawiłem, to też ciekawa historia, wstawiłem zdjęcie Witolda Contiego na moją stronę na Facebooku, a odpisała mi pani, że ma jego obrazy w domu i się okazało, że się opiekowała jej rodzina siostrą Witolda Contiego i znała też jej mama z kolei rodziców Witolda Contiego, więc też tutaj ta historia została przeze mnie jakoś bardziej poznana. Na przykład pisała do mnie też pani, która jest krewną takiej aktorki żydowskiego pochodzenia, Izy Norskiej. To też jest niezwykła postać, nawet wyszła, to też pokazuje ciekawe jest to, jak niektóre postaci są znane gdzieś za granicą, czy pisze się o nich za granicą, a w Polsce nie ma na przykład polskiej wersji językowej, bo powstała książka syna Izy Norskiej, aktorki, która zagrała w dwóch filmach przed wojną, na początku, na przełomie lat 20, znaczy właśnie pod koniec lat 20. I ona, co ciekawe, w czasie wojny znalazła się w Iranie, przepraszam, w Iraku się znalazła i tam jej synek był przyjacielem króla Iraku, a jej siostra w ogóle była specjalistką od europejskiej etykiety na dworze irackim. Jej z kolei szwagier był nadwornym lekarzem w Iraku, więc to taka też niezwykła historia, która myślę też będzie przeze mnie jakoś tam w formie artykułu opisana. Więc tutaj właśnie to jest też osoba, która właśnie do mnie napisała, no to właśnie była z rodziny tej Balbiny Bialer, bo tak nazywała się naprawdę Iza Norska, więc tutaj rzeczywiście te osoby się do mnie zgłaszają, gdzieś tam ta wiedza jest przeze mnie dzięki temu poszerzana i cieszę się z tego bardzo i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Też polecam, jeśli ktoś ma jakiegoś, nie wiem, kuzyna, czy pradziadka, czy dziadka, czy wuja, aktora przedwojennego i chciałby gdzieś tam poszerzyć wiedzę na jego temat, czy upublicznić coś, co jego zdaniem jest ważne, no to oczywiście bardzo chętnie gdzieś tam podejmę współpracę, bo też domyślam się, że nieraz nawet różne zabawne zbiegi okoliczności sprawiają, że gdzieś tam się trafia na takie osoby i cieszę się z tego bardzo. Marku, czyli najbliższe lata masz już pełne pracy. Tak, no teraz właśnie już masz zajęte. To będę się zajmował, będę miał więcej może czasu na to i mam nadzieję, że ten temat nie zostanie jakoś zapomniany, zamknięty, bo jednak ta cała historia związana właśnie z przedwojennymi aktorami, no to jest coś, co warto przypominać, co gdzieś tam warto nie tylko o trzeciej w nocy puszczać w telewizji stare filmy, tylko gdzieś może w jakiejś bardziej ludzkiej porze. Więc też, jeśli ktoś, nie wiem, pracuje w telewizji, to apeluję, żeby pokazywać o jakiejś rozsądnej porze te filmy, bo na razie to są gdzieś tam w środku nocy i tylko trzeba albo nagrywać, albo gdzieś tam na YouTubie, czy nawet nie na YouTubie, tylko na przykład Filmoteka Narodowa polecam, udostępnia bardzo dużo, znaczy może nawet nie bardzo dużo, ale dobrej jakości filmy przedwojenne i też polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany. No tak, no mam nadzieję, że ten temat będzie gdzieś tam się cieszył mimo wszystko zainteresowanie. Też myślę, że warto wspomnieć na zakończenie, bo chyba już powoli będziemy niestety kończyć, że też wyszedł audiobook o mojej poprzedniej działalności, można powiedzieć, bo Kochanki, Bastardy, Okrutki, Nieprawe Łoża, Królów Polski, 16-18 wiek. Więc tutaj też polecam, jeśli ktoś chce posłuchać o czasach starszych, dawniejszych, do których też na pewno będę wracać, bo a propos właśnie
tematów, nad którymi pracuję, tych kochanek czy królów też nie zarzuciłem, będę o tym pisać na pewno też jeszcze nie raz. Więc no, sporo jest tych tematów i mam nadzieję, że życia starczy i czasu, żeby to wszystko opisać, ogarnąć i opublikować. A jeszcze odnośnie czy życia starczy, to warto dodać, że Marek Teller jest bardzo młodym poszukiwaczem wiedzy, jest prawdziwą kopalnią wiedzy o przedwojennych artystach, ale jest bardzo młody równocześnie, ponieważ obecnie kończysz pracę magisterską, tak? Studia tak, kończysz? No, w tym roku będę kończył 4 września, 24 lata dopiero, więc jeszcze trochę czasu właśnie. Mam nadzieję przede mną. Czyli wszystko widzę, przed sobą. Tak, tutaj widzę, że jeszcze pan Biernacki pisze, że król Stanisław i Ceryca. Tutaj sprostuję, że król Stanisław August, można powiedzieć, że nie romansował z Cerycą Katarzyną, bo jeszcze kiedy oni mieli romans, to on był Stanisławem Antonim Poniatowskim, jeszcze nie był królem, a ona była dopiero księżniczką rosyjską, księżną rosyjską, wielką księżną rosyjską, więc ten romans był wcześniej, a po prostu gdzieś tam ta relacja się rozwinęła kiedy Stanisław August doszedł do władzy, a Caryca została Carycą, no to po prostu gdzieś tam te wpływy podszyte tym dawnym uczuciem pozostały, więc może tak to można określić, ale romansu król z Carycą nie mieli, to też warto o tym wspomnieć, tylko po prostu wcześniej mieli relacje, a kiedy już byli na stanowiskach, to już ze sobą relacji nie mieli, to myślę, że tutaj warto tak sprostować. Tu pani jeszcze się pyta, pani Katarzyna Walecka-Diewa, czy jest jakiś spis filmów z tamtego okresu? Spisu, nie wiem, czy jest taki spis kompletny, ale na przykład na Film Polski można chyba po latach odpowiednio znaleźć te filmy i zlokalizować. To jest baza Nitrofilm, są gdzieś tam te bazy dostępne, można znaleźć te filmy, rzeczywiście zlokalizować. Mhm. Dziękujemy serdecznie. Czy jeszcze jakieś pytanie się pojawiło od Państwa? Zachęcam, też wiem, że u mnie to transmituję, streamuję u siebie też na profilu, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś widzi, ktoś tutaj chce coś dodać, skomentować, to... Zapraszamy zarówno na portal HistMaga, tam dalej można zadawać pytania pod zapowiedzią dzisiejszego wywiadu, a także pod samą transmisją, która zostanie później udostępniona, a także zachęcamy do zaglądania na stronę naszego autora, Marka Tellera. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo nie mają już jakichś pytań, to będziemy powoli kończyć rzeczywiście. Dziękuję bardzo i cieszę się, że się udało eksperymentalnie, bo to w sumie pierwszy raz. Eksperymentalna transmisja, może jeszcze będzie kiedyś okazja, może coś tam jeszcze opowiem, może jakiś cykl, bo też nigdy nie robiłem czegoś takiego. No i dziękuję tym, co wysłuchali, co widzieli, więc jeśli będziecie chcieli więcej, no to może będzie jeszcze okazja. Na razie jesteśmy wszyscy uziemieni, na razie spotkań autorskich z powodów bezpieczeństwa nie będzie, więc może coś takiego będzie jakimś tam zadośćuczynieniem za to, że spotkać się nie możemy. Mhm. Jeszcze raz. Oczywiście. Jeżeli Państwo będą chcieli dalej nas słuchać, przede wszystkim słuchać Marka, który tak pięknie opowiada o dziejach polskich aktorów, to oczywiście będziemy takie relacje wystawiać, te wirtualne spotkania autorskie. Przepraszamy za problemy techniczne, które się pojawiły podczas dzisiejszego streamingu. Tak jak Marek zauważył, jest to eksperymentalna transmisja, po raz pierwszy, dlatego wszystko mogło się zdarzyć. Także przepraszamy, dziękujemy za uwagę, było nam bardzo miło Państwa gościć. Dziękujemy Ci, Marku, za obecność i za przepiękną opowieść. Życzymy samych sukcesów i trzymamy kciuki za wydanie kolejnych książek i z pewnością się to uda już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.